Cześć, to my. Maciek? Mateusz? Słuchajcie, przyjechała do nas od AMD specjalna przesyłka. Mamy dla Was coś takiego. Mamy pewne podejrzenia też, co jest w środku, ale chcielibyśmy to razem z Wami otworzyć i zobaczyć, jak wyglądają te słynne Threadripery. To są opakowania, w których te procesory domyślnie będą dostępne w sklepach. Także każdy z Was, kupując taki sprzęt, będzie mógł sobie takie pudełeczko postawić w domu, na półce. 16-rdzeniowy, 302-wątkowy procesor 1950X na socket TR4. No i oczywiście nie ma chłodzenia w zestawie, musimy skorzystać z zewnętrznego. W środku w zestawie powinien być układ mocowania, który pozwoli zamontować większość zestawów chłodzenia wodnego. Jak rozumiem, chłodzenie powietrzne nie wchodzi w grę. Oczywiście, że wchodzi w grę, ale trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, zanim znajdzie się w każdym sklepie. A, okej. Okay. I to te procesory mają taką wielką wydajność, że faktycznie to chłodzenie powietrzem poradzi sobie tylko z domyślnymi taktowaniami? Czy jeszcze tego nie wiemy? Myślę, że swobodnie poradzi sobie z średnim poziomem podkręcenia takiego procesora. Zresztą one już fabryczne parametry mają bliskie granic swoich możliwości. Otrzymaliśmy od AMD taki specjalny, zatopiony w plexi procesor AMD Ryzen Threadripper, który ma nasz logotyp też na dole. Świetnie to wygląda. Żeby otworzyć to pudełeczko, jest z tyłu specjalny przełącznik. Unlock the power. Musimy go przekręcić. Zobaczymy, jak to, czy to coś zmieni. Jak widzicie, procesor jest dostarczany w pomarańczowej, plastikowej ramce. Nie będziemy go wyjmować z tej ramki, bo ramka jest potrzebna, żeby zainstalować procesor w podstawce. Ma tak dużą powierzchnię, że ta ramka pomaga włożyć go równo do podstawki i docisnąć tak, żeby wszystkie pola kontaktowe stykały się ze stykami w podstawce. Dodaliśmy też płytę, jedną z najlepiej wyposażonych płyt głównych do tej podstawki i do procesorów Threadripper, ale jest to też jedna z najlepiej wyposażonych płyt w ogóle. Płyta jest gigantyczna, jak widzicie jest szersza niż format ATX. Musi być szersza, żeby dało się podłączyć do niej wszystkie peryferia, które można podłączyć do takiej platformy. Jak widzicie, są cztery sloty PCI Express, do których można podłączyć, w których można zainstalować cztery karty graficzne. Tu jest specjalne gniazdo, które wygląda podobnie do gniazda pamięci, ale instaluje się w nim płytkę rozszerzeń, do której można podłączyć dwa nośniki M2. Tutaj mamy też dalszą część zestawu. To jest, jak Mateusz wspominałeś, jedna z najlepiej wyposażonych płyt. Zobaczmy, co my mamy w środku. Najlepiej wyposażonych, bo wyróżnia się tym, że w zestawie z taką płytą dostajemy kartę 10-gigabitowego LAN-u. To jest sieć 10 razy szybsza niż zwykła kablowa sieć, jaką mamy w domach. Pewnie jeszcze nie mamy takiego routera. Tutaj mamy w ogóle wszystkie złącze, jak rozumiem, pod SLI jakieś. Tak, są mostki SLI, jest cała masa dodatkowych kabelków, płytka, która pozwala podłączyć wiele dodatkowych wentylatorów. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie konieczne. Tak, to jest płytka, o której wspominałem, którą się instaluje obok pamięci i można do niej podłączyć dwa SSD-ki na złączu M2. Świetne. Na dnie pudełka z procesorem jest naklejki. Bardzo duża naklejka na obudowę. Bo w końcu, jeśli już ma się taki procesor, to trzeba się nim pochwalić. Wspomniany zaczep do układów chłodzenia jest kompatybilny ze wszystkimi układami chłodzenia wyprodukowanymi przez firmę Asetek, czyli prawie wszystkie modele Corsair Hydro, NZXT, Kraken i tym podobne. I w pudełku z procesorem jest też klucz. Klucz Torx, który jest konieczny, żeby w ogóle zainstalować procesor. Tej podstawki nie otwiera się dźwignią, tak jak wiele innych podstawek. To jest klucz dynamometryczny, czyli ustawiony na konkretny moment obrotowy. To zabezpiecza przed zbyt mocnym lub zbyt słabym dokręceniem. Po prostu dokręca się tym kluczem śruby aż do momentu, kiedy klucz przestanie się dalej kręcić, dalej obracać. Procesor się wsuwa jak do szufladki. Podstawka TR4 ma prawie 4100 pól kontaktowych. To jest prawie ta sama podstawka, co do serwerowych procesorów EPYC. Różni się tylko nieznacznie połączeniami elektrycznymi. No, ten system mocowania jest świetny, chociaż wydaje się skomplikowany i delikatny.
zabieramy to ze sobą do naszego laba i sprawdzimy, czy z tej stacji wyborczej faktycznie da się uzyskać coś tak fajnego, jak sugerowałoby wyposażenie i jak widzimy w ogóle całą tę platformę, no bo ona rzeczywiście prezentuje się bardzo atrakcyjnie. No i co? Sprawdzimy to oczywiście zastosowanie też w programach typowo pod stacje wybocze, tak? Zobaczymy, jak one działają w praktyce na tym sprzęcie. No i na pewno, kiedy tylko ten proces trafi do sklepów, czyli 10... Tak, 10 sierpnia będzie można kupić taki procesor i takie płyty główne. Nawet już dziś można podobno składać zamówienia. Podobno, bo jeszcze nie wiemy, czy w polskich sklepach one są na pewno dostępne do zamówienia, ale jeżeli byście byli tym zainteresowani, to jak najbardziej rzućcie okiem. My też to dla Was sprawdzimy. Ale najpierw przeczytajcie naszą recenzję. Koniecznie. No to co? Mateusz, oddaję w swoje ręce. No i widzimy się w laboratorium. Na razie.